pragnę w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego złożyć całej społeczności Wydziałów Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego gratulacje z okazji otwarcia nowoczesnego budynku. Patrząc na ten obiekt, robi on niesamowite wrażenie. Remont i generalna modernizacja obiektu, które pozwoliły ten obiekt przystosować do nowych potrzeb z zastosowaniem nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań technologicznych, są kolejnym potwierdzeniem tego, że Uniwersytet Jagielloński potrafi łączyć tradycje z nowoczesnością. To jest moment historyczny w tym XXI wieku dla Uniwersytetu, ponieważ to jest ostatni wydział, który nie miał swojej siedziby. Ten wydział był ulokowany w 10-11 miejscach Krakowa i ten dzień, kiedy oddajemy oficjalnie siedzibę, jest dniem, kiedy wreszcie będzie można zintegrować pracowników różnych instytutów, studentów i doktorantów. Jest to w tej chwili jeden z największych, a na pewno najnowocześniejszy budynek Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy tutaj 70 sal dydaktycznych, mamy gabinety i przestrzenie dla około 250 pracowników. Także ogromnie się cieszymy i wiemy, że to jest też ogromne zobowiązanie dla nas do tego, żeby motto naszego wydziału, czyli uczymy rozumieć świat, mogło być realizowane w jeszcze pełniejszy sposób.